Pani opinia o meczu, powrót do Torunia, mecz z podtekstami dla Pani, czy po prostu kolejny mecz ligowy? Nie, ja traktowałam to jako kolejny mecz ligowy. Fajnie było przyjechać po takim długim czasie do Torunia, mam tutaj wiele wspaniałych wspomnień, spędziłam tu dużo czasu. Chciałam za wszelką cenę wygrać, nie udało nam się, ale mam nadzieję, że się pokazałyśmy z dobrej strony. Gratuluję dziewczynom nowego meczu. Co z nosem? Wszystko w porządku? Nie, już jest wszystko okej. A jak doszło do tej sytuacji? Może Pani powiedzieć coś więcej? Pan co? Dokładnie to nie pamiętam. Naprawdę. Wiem, że się zderzyłam z koleżanką, a potem upadłem. Panie trenerze, no do połowy to wyglądało bardzo dobrze. Była szansa chyba na ogromny sukces i niespodziankę, ale później chyba zabrakło już sił. Ja wiem, czy zabrakło sił. Zmienniczki nie dały dobrej zmiany. No, piątką się nie da wygrać z tak utynowanym zespołem. Zdecydowanie bogatszym, jeśli chodzi o ławkę. Do tego no, ten mecz troszeczkę nam, powiedziałbym, nie wyszedł, jeśli chodzi o celność w sytuacjach idealnych. Tutaj na pewno z 20 punktów mogliśmy zdobyć, tak, może 20 nie, ale z 16 na pewno z pozycji idealnej. Jakby to się trafiło, to całkiem inaczej mecz by się układał. Dlatego ta druga połowa, trzecia, kwarta, tak troszeczkę niefortunnie znów się zaczęła po dwóch bardzo dobrych akcjach, gdzie wydawało się, że muszą 4 punkty wpaść. Myśmy nie zdobyli tego kosza, jednego i drugiego. Przeciwnik zdobył łatwe punkty. Trochę morale też i zespołu wtedy padło. Dalej żeśmy na tą taką kombinowaną grę zespołu w obronie przeciwnika źle się ustawiali, nie to co w pierwszej połowie żeśmy mieli realizować. Ale no, popatrzmy się na możliwości nasze, jeśli chodzi o zaplecze, bym powiedział, pierwszych tych składów, które wyszły. No tutaj tak dziewczyny, które grały, to równie dobrze wychodziły w pierwszej piątce, czy w drugiej piątce, nie było różnicy. U nas jednak zdecydowanie Makowska, która powinna dać mocną zmianę, bo tu mam o to, nie tyle pretensje, ale mi się wydaje, że na więcej powinna dać zespołowi. No, zagrała bardzo pasywnie i w obronie, i w ataku. Sims no, nie mogła się znaleźć na boisku.